Dzięki porozumieniu miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego, Kolei Dolnośląskich i Polregio od 1 sierpnia rusza kolejowa karta aglomeracyjna, czyli popularna Urban Card. Od 1 sierpnia wystarczy jeden bilet na komunikację miejską, aby swobodnie przesiadać się z pociągu na tramwaj lub autobus albo odwrotnie, nie płacąc przy tym dodatkowo za przejazd. 300 tysięcy wrocławian będzie korzystało z darmowych przejazdów w obrębie miasta. Jest to pierwszy krok w tym naszym wspólnym celu na drodze jednego biletu dla wszystkich Dolnoślązaków na wszystkie środki transportu zbiorowego, i tego kołowego, i tego szynowego. Ale ten pierwszy bardzo ważny krok dla Wrocławia, dla Dolnego Śląska został wykonany. To propozycja korzystna nie tylko dla wrocławian, którzy dojeżdżają do pracy czy szkoły pociągiem. Zyskują również mieszkańcy innych miejscowości. Wystarczy, że kupią bilet kolejowy tylko do stacji granicznej, a dalej pociągiem i komunikacją miejską będą mogli przemieszczać się na podstawie miejskiego biletu, na przykład zakodowanego na Urban Card. Za darmo będziemy mogli jeździć koleją, i to jest, wydaje mi się, i dla uczniów, i dla studentów, i dla wszystkich mieszkańców, którzy migrują, przemieszczają się na terenie aglomeracji, to jest po prostu ważne wydarzenie. Przygotowywaliśmy się do tego procesu kilka lat, zakupiliśmy przez ostatnie 5 lat 31 nowych pojazdów, zainwestowaliśmy pieniądze mieszkańców Dolnego Śląska tak, aby zakupić 31 nowych, nowoczesnych, dużych pojazdów. Dzięki temu mamy nadzieję, że te pojazdy pomieszczą wszystkich chętnych, którzy będą chcieli podróżować. Urban Card w pociągu będzie obowiązywać na stacjach i przystankach kolejowych posiadających w nazwie Wrocław, a także do puli został włączony przystanek Iwiny, z którego m.in. korzystają mieszkańcy Jagodna. Komfort pasażera jest dla nas na pierwszym miejscu, dlatego bardzo cieszę się, że pasażerowie Polregio będą mogli jeździć naszymi pojazdami dzięki na podstawie Urban Card. Przypomnę, że gdy wcześniej obowiązywała umowa, to w 2019 roku na podstawie Urban Card pociągami Polregio pojechało w 2019 roku prawie 2 miliony pasażerów. Wszystkie te okalające po prostu gminy potrzebują tego, żeby dojechać do szkoły, dojechać na studia, dojechać do swojej pracy. Będąc wójtem gminy Czernica jeszcze do 7 maja, wiedziałem, że to jest ponad 80% osób, które chcą dojechać do Wrocławia z mojej gminy. Korzystanie z pociągów w mieście możliwe jest już od momentu zakupienia 24-godzinnego biletu na komunikację miejską i wszystkich kolejnych obowiązujących przez dłuższy okres. W grę wchodzą również bilety miesięczne, półroczne, roczne i semestralne. Co ważne, zarówno w pociągach Polregio, jak i w kolejach dolnośląskich przewoźnicy będą honorować wszystkie ulgi i prawo do bezpłatnych przejazdów, jakie mają pasażerowie korzystający we Wrocławiu z MPK. Ewa Miedzwiecka, Echo 24.